Hejka, cześć i siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mafię 2.pl. No i tak przeglądałam i wyszłam do albumu rodzinnego. I tam jest dość ciekawe informacje. O Vito. Czyli tak, że Vito Scaletta wyruszył z Sycylii do Ameryki jako dziecko. Biedę włoskiego getta w Empire Bay zna z pierwszej ręki. Patrzył, jak jego ojciec zachorował się na śmierć i uznał, że nie podoba mu się życie ujęte w sztywne ramy prawa. Dorastając na ulicy, poznał Joe Barbaro, pyskatego chuligana, który wkrótce stał się jego najlepszym przyjacielem. Vito i Joe wspólnie dokonywali setek drobnych przestępstw, marząc o tym, by upodobnić się do bogatych i wiodących łatwe życie gangsterów z sąsiedztwa. Teraz, gdy Vito wkroczył w wiek męski, uparł się, by za wszelką cenę odnieść sukces. To jest o Joe. Joe Barbaro to zdeklarowany przestępca i stary przyjaciel Vito Scaletty. Jest gwałtowny i nieprzewidywalny. Wystarczy najmniejsza prowokacja, by wywołał burdę. Jako dziecko był postrachem okolicy. Poznał Vito, gdy ten wyzwał go na pojedynek, by wstąpić do jego bandy. W ciągu następnych 10 lat działali razem jako zgrany zespół. Rozsądny Vito potrafił poskromić zapędy Joe, dzięki czemu ich przestępcza kariera nabierała rozpędu. Dziś Joe korzysta z uroków życia. Lubi mocny alkohol, piękne samochody i szybkie kobiety. Zbrodnia stała się dla niego świetnym sposobem na ciągłą zabawę. No, taki z niego trochę babi damek. Dobra, jesteś o Henrym. Syn sycylijskiego mafioza, Henry Tomasino, został wysłany przez ojca do Ameryki w 1931 roku, by uchronić się przed wojną, którą wypowiedział mafii Mussolini. Po przybyciu do Empire Bay, Henry trafił pod skrzydła przyjaciela rodziny i bezwzględnego gangstera Alberto Clemente. Stawszy się pełnoprawnym członkiem rodziny Clemente, jest uważany za lojalnego żołnierza i szanowanego speca od mokrej roboty. Henry jest zamknięty w sobie i ma wielu przyjaciół. Jedynym źródłem motywacji jest dla niego duma. To tam jeszcze jest. O, jest matka Vito. Też. Tak, że życie nie oszczędzało ciosów Marii Scaletcie, matce Vito. Razem ze swym mężem Antonio i dwójką dzieci przybyła do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Zamiast amerykańskiego snu, czekają ją jednak tylko bieda i kłopoty. Widziała, jak jej mąż uginał się pod ciężarem pracy, a alkoholizm wpędzał go do grobu. Jej syn stał się pospolitym przestępcą. Maria ufa jednak w swej żarliwej wierze, że Bóg wybawi jej rodzinę i wskaże Vito właściwą drogę. Po śmierci męża Maria wciąż mieszka w skromnym mieszkaniu ze swoją córką Franceską. Ta, chyba raczej mieszkała. Wow, o tatuśku jest dużo. Wow.
W 1920 roku Antonio Scaletta w malutkiej sycylijskiej wiosce zwanej San Martino poślubił swą żonę Marię. Ich córka Franceszka przyszła na świat rok później. A po niej urodził się Vito. W 1932 roku Antonio wyruszył z rodziną w długą podróż do Ameryki. Nie znając angielskiego i znalazłszy się w Empire Bay praktycznie bez grosza przy duszy, Antonio w zamian za głodową pensję i mieszkanie zatrudnił się u szefa swego związku Dereka Pappalardo. Gdy zrozumiał, że jego marzenia o lepszym życiu nigdy się nie spełnią, uwięziony w kleszczach morderczej charówki i złodziejskiego czynu Antonio oddalił się od rodziny i popadł w alkoholizm. W 1943 roku utonął w dokach Southport, gdy najprawdopodobniej pijany poślizgnął się i wpadł do wody. Nieźle. O, Francesca, czyli inaczej Frankie, Scaletta. Ta starsza siostra Vito, ta cicha i nieśmiała dziewczyna, ukończyła szkołę średnią z wyróżnieniem. Od momentu skończenia 16 roku życia prowadziła kościelny klub młodzieżowy. Starała się również odciągnąć Vito od miejscowych gangów. Gdy oboje byli młodsi, za wykonywanie prac domowych i chodzenie do kościoła nagradzała gospodyczami. Teraz, gdy dorośli, może się za niego już tylko modlić. Francesca, czyli też Frankie, jak nazywają Vito, mieszka z matką. Ta, mieszkała z matką. I że jako księgowa, dobra. Jezus. Tak, to jest jeszcze o jej mężu. Ty, jej mąż jest Irlandczykiem. Eric Reilly urodził się w Empire Bay w 1918 roku. Jego rodzice to irlandzcy emigranci. Dorastał w Milway i razem z ojcem pracował przy obsłudze ciężarówek Trago Oil. W 1936 roku poślubił Sarę Collins, córkę szefa floty samochodowej Trago. Eric rzadko bywa w domu po ślubie. Wracał nocami po libacjach z szemranymi znajomymi i nierzadko wyładowywał swą frustrację na żonie. Po 2 latach bicia i obelg Sara od niego odeszła. Wkrótce stracił pracę i dziś zarabia jako barman. Handluje też marihuaną. O, Marty, właśnie. Czy inaczej Martin Santori. Urodził się w 19... w Empire Bay w 1933 roku. Jego ojciec pracował jako kinooperator w wielkim kinie w Midtown, więc Marty jako dzieciak miał okazję obejrzeć wiele filmów. Najbardziej lubił te o gangsterach. Marty marzył o życiu mafioza. Jako chłopiec kręcił się w pobliżu barów Freddy's. Tak samo jak jego dziecięcy idol, Joe Barbaro. Dziś jest jego chłopcem na posyłki. Dostarcza wiadomości, odbiera wygrane i myje mu samochód. Ciągle namawia Joe, by zabrał go ze sobą na robotę.
Lecz ten uważa Martiego za młodszego brata, który jest zbyt naiwny, by na serio wejść do interesu. Dobra, wszyscy? Wszyscy. Jezus, starczy tego, bo jeszcze mafia, miasto. Dobra. Nie. Uj. Fajnie, jeszcze wyszłam z tego. Kontynuuj historię. Ładnie, dobrze.
kutafonie. Gin, kutafonie. Fuck! Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit! Who the fuck does something like this? What do you think? God damn it, Hadley! Look at this, Vito. You fucking believe this? The money's gone too. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of him. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Of all the ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. Bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chopped fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah. Co ten? It don't matter. Harry's dead. No kurwa, co jest? What, you want us to get killed too? Jedzie ten debil? No. No nic nie zrobiłam, o co chodzi? Co za debil? Jezu, nic nie zrobiłam. No, kurde. Chamie. Prosta kogi. Dobra, to przewiń. All the ways to kill a guy. Goddamn bullet would have been enough. These bastards are sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. I mean, why do it like that? And in the middle of the park. Like I said, they're sick. I'm gonna turn them into chopped fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah. And it don't matter. Hey, Henry's dead. What, do you want us to get killed too? We gotta do this smart, Joe. It don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. All right, listen. There's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess we're in and ask him to send some guys over here. All right, fine. I get it. All right, so promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. Gotta do this the smart way, all right? No jak to on sam z tego sfailował, a nie ja. Szybko. Jedź. O, ja pierdolę. No dojedź już do tej, kurna. Jeszcze. Jedzie, jedzie. O, już?
No dojedzie ten Jota wreszcie, czy nie dojedzie? O nie. O dobra. Fua. Może już koniec tego jeżdżenia? Nie, jeszcze będę jeździła za tym debilem. Oj. Oj, 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 oj. Bla, bla, bla. Szybciej jedź ty. Pentaku. O, już! Szajna to! Ojej, wita. Głupi gduj. No. Nareszcie, ja pierdolę. To find him. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, I'm gonna need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Dobra, wchodzimy. Raczej w buta wjeżdżamy. Yeah. W buta wjeżdżam. Yeah. Z buta zjeżdżam. Jej. No dawaj, z buta. Wjeżdżamy. Here's your fucking membership fee. God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You've seen what they've done to Henry. Coś dźwięku nie było na początku. O, teraz słyszę! Gdzie te... O, jak się drą! O kurde! Gdzie te... Chamy szczelują. No gdzie? No ja ci dam, chamie. Gin, chamie. Gin, chamie. O, teraz z góry strzel. Oj, nie. O, jak mało życia. Oj, ej. Tak się kurwa załatwię. Gin, chamie. Nie mam kurwa innej broni. O, mam tą. Przeładuj, kurde. Gin, kutasie! O. Ha. Jak wszyscy? No? No już muwat. Muwat, sruwat. Zapierdalowat. O kurwa, chowaj się. Jebać cię! Jebaj się! Kurwa ci woku. A? Ale zwierzę. No. Gdzie następne? No gdzie on jest? Nie widzę. Gdzieś ty dział kogoś? A tam jest gnój. Gin, kurwa, powiedziałam. No gdzie? Skurwysyn. No moje życie, zobacz ile mam życia. Jakiś ty miły, Joey, ja pierdolę. No, wychyl ta wy te głupie głowy, gnoje. O kurde. Jeszcze jeden. No, gnoju!
Come on, Vito, show them who they fuck. No? Aaaa! Gnoju. No pokaż ty tą paszczę. No. O, za debil. Co się on kurwa nie rusza? Zajebałam go? O nie. Oj, pięknie. O, idzie teraz. Tu? No. Kurwa. Gdzie gnoje? A? I co to miało być, Joe? No gdzie idziemy, Joe? Tu? O kurde, na dół chyba. Ej, Joe, poczekałbyś na mnie, gdzie ty jesteś? Teraz stąd nie zejdę. Idź ty, kurde. I to.